Hej ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale i jak widzicie jesteśmy w TF2, jesteśmy na mapie Badlands, na której trzeba będzie przejmować punkty. I co by wam tu powiedzieć ciekawego, słuchajcie no... nie grałem w TF-a chyba 2 tygodnie, jak nie więcej, gdyż nie było mnie w domu przez pewien czas i przy okazji miałem projekty różne na studia. Przez co, kurczę, mam mało czasu i co wam chcę przez to powiedzieć, to to, że odcinki mogą się pojawiać tak raz w tygodniu, maksymalnie 2 przez najbliższy czas, gdyż mamy teraz 25 kwietnia, a na 29 maja muszę zrobić projekt nowy. I powiem wam, że no może mogę mieć mało przez to czasu, tym bardziej, że sesja mi się zaczyna w tych samych okolicach, dlatego... postaram się wam coś nagrać ciekawego, ale nic nie obiecuję, prawda? Dobra. No nie, no ten scout mnie widział. Patrzcie na tego typa. Skampił się tutaj i... Dobra. No nie! Przez jakiegoś spaja niewidzialnego... No nie, ja umrę. 3, 2, 1. Wierzę, po prostu jakiś spaj debil mi się wrył przede mnie. Znaczy co prawda nie szedł przede mną, ale... No wszedł... Nie wiem co on zrobił, szedł z tym saperem i pyro się zfokusowało pode mną przez chwilę. Ale rak, dobra, jak widać nie jest najlepiej. No proszę, przez całe 2 tygodnie grałem przez 5 minut, to myślę, że nawet nie jest zły wynik. Zobaczymy jak mi będzie szło. Sam jestem do tego trochę nawet ciekaw. I co wam opowiem, bo w sumie TF jest fajną taką serią, gdzie nic wiele nie trzeba robić, tylko można sobie gadać. Ale warto byłoby jakiegoś fragensa zdobyć. O kurna, on nie ma głowy, ej. O. O kurna. Nie zabił. Dobra, spaja na razie sobie olejmy, bo widzę, że przeciwnicy są zbyt ogarniające. Nie chcę, żeby to się skończyło w 5 minut. Dlatego weźmy sobie pyro, bo wiadomo. Zawsze po jakiejś przerwie warto pograć sobie klasą, która nie wymaga wielkich umiejętności. Dlatego pyro myślę, że będzie idealną postacią. No nie wierzę, że on miał mało HP. Szkoda, że go nie trafił ten typek. Kurde, trzeba będzie bronić prędzej niż atakować teraz, dlatego w sumie pyro nie jest najgorszą opcją. Zobaczymy, czy tutaj kogoś znajdziemy. Dobra. To jest nasz spy. Słyszę tutaj snajperów, wszystkich. No. O, ty frajerze. Nie no, sol mnie dojechał. Ich było za dużo po prostu. Czuję się taki totalnie bezskillowy w tym momencie, osoba, która nic nie może totalnie zrobić. Pewnie znając życie, za chwilę się znowu wkurzę, grając pyro i zmienię postać na snajpera. Bo tak to jest zawsze, prawda? Tak, to instokulety, no super. O, i przegraliśmy. Mieliśmy tyle awków w teamie, naprawdę. A ten engów wybudował się w bardzo taktycznym miejscu, gdyż to działko nie widzi totalnie nic przez to tutaj coś, co stoi przez ten pal. O Boże. Tyle awkerów w teamie. 0-3. Dobra, wiecie co? To się stało wcześniej niż mi się wydawało. Chciałem pograć kimś innym, ale jak widać ja totalnie nie umiem nikim innym grać. Powinienem chyba na jakiś kurs pójść normalnie. Nauczenia się grania innymi klasami niż snajper i poniekąd scout. Bo jak widać, no... Aha, ile osób wyszło nagle? No dobra. Postarajmy się odwrócić rolę. Odwrócić się może losy tego spotkania. Bo to na pewno nie wygląda dobrze. Ajajaj. To pyro już tu atakuje. Ajajaj, wow, to jest nasz sold. Dobra, spy dojechał. Oła, skąd mnie strzelają? Nawet nie wiem. Kurde, ej, nawet snajperem jest beznadziejnie. To był tylko body. Pyro po body shocie. Nie wiem do końca kogo atakować. O, przejmujemy ten punkt, nice. O, to był headshot. Widzieliście jakiego laga dostałem akurat? Dobra, jak są lagi to znaczy, że jest headshot. O to chodzi. I o to chodzi. Kapnijmy ten punkt, będziemy mieli punkty. Dobra, ja się już pomału rozgrzewam, wiecie? Dobra, to był piękny body shot. Chyba mi nie zaprzeczycie. Piękny body shot po raz kolejny. Oj, to będzie headshot? Ej, jednak nie. Spokojnie. Nie skacz tak.
No nie, nie mogę nic trafić, no. Dobra, spokojnie. O. O. Frajerze, mnie nie dosięgniesz, tak. Jeszcze trochę strajfować, trochę umiem nawet. Ale spokojnie, zaraz się rozkręci. Serio się zatrzymał? W miejscu jak? Chciałem w niego strzelić. Dobra, nie ma solda. Tego frajera, który sobie myśli, że nie wiadomo kim jest. O ty. Dobra, mamy asystę. Ale mi strzelił bodacza. 5 HP. A jest apteczka. Nasi kapują. Przestańcie mnie wnerwiać, wyspaję. Jesteście zbyt irytujący. Dobra, my tu jeszcze możemy kapnąć. Dobra, oni są na środku, to nic nam nie grozi raczej. Boję się trochę podchodzić, bo mało HP. Wezmę sobie tą apteczkę i spróbujemy kogoś jeszcze spikować. Dobra, wiemy gdzie są. A to nasz sold jest. No nie, podbili go. Dobra, nie ma pierwszego. Ten sold jest tam. I nie ma zamiaru zejść chyba. Ajajaj, może mam za małą czułość myśli, to też jest taka opcja. Dobra, nie ma skauta. Ja cię widzę, soldzie. Niech ze nie myśli, że ja go nie widzę. O ty! Tu jest jeszcze Engu! A, ratunku! Zaatakują mnie? Czy mnie nie zaatakują? Nie no, nasi kapują. Proszę, wygrywamy to. No i to miał być mój frag, soldzie. O, czekajcie. No nie, tego też mi zabierze. O, uciekł, kurde. Dobra, nie jest źle. 0-3 na 6-3. Lecimy z nimi. Remove Kebab dołączył do naszej drużyny. I lecimy. Mamy Kacpera. Kogo mamy jeszcze w teamie? Spyrep. Xarx jakiś. Gotem. Jakieś rosyjskie ślaczki, no. No dobra. Nie jest źle. Teraz trzeba tak strzelić taką banię piękną na midzie. Taką, aby się normalnie przeciwnicy posrali. Jak tylko to zobaczą. Przy okazji przypominam wam o moich kilku fajnych odcinkach na temat komend w TF-ie i wszystkiego takiego z tym związanego. Mogą być one bardzo przydatne. No o to, żebym banię zasadził. Po headzie jest ten sold. Pięknie. Oj. To Pyro biega na lewo i prawo, nie da się go trawić przez to. Boję się, że to Pyro tu przyjdzie za chwilę. Bo go nigdzie tu nie widać. O, no nadal żyje. To jest nasz demo. Tutaj coś się dzieje złego. Kurde no. O nie! Uwaga na granat! I umarł. No to nie był headshot! Widzieliście to? To był headshot. To był headshot na 100%. Ja wam mówię. Nie ma tu nikogo? O kurde. Nigdy. O. To było w sumie głupie i dziwne. Ach, nie mogę się wstrzelić, wiecie? Normalnie nie mogę, no. Co prawda jesteśmy trzeci w teamie, ale to jest totalna beznadzieja jakaś. O, medyk. Rick dojechał. A Kacper... Kacper spokojnie, swoim życiem. Na laście buduje działko, prawda? Nie spieszy się, bo przecież po co? Jeszcze wszystko może się zmienić i losy tego spotkania mogą się odwrócić diametralnie o 180 stopni. Może będziemy musieli bronić za chwilę. Aha, to nas jest tutaj, dobra. Wow. Ten frajer mnie denerwuje, ten sold. Oj, medyk. Mój cel. No nie, wszyscy po bodyshocie. Ej, medyk spierniczy. Ale scout na szczęście się zatrzymał w miejscu i dostał bułę. To lubię. Dobra, nie wiem do końca skąd tutaj wszyscy strzelają. I co tutaj się... Co tutaj się wszystko dzieje? Bo tu się dzieje za dużo ewidentnie. Spróbujmy się tutaj wbić do środka. Czy tu nie ma demomena? Żadnego nie ma. Słyszę działko. Co tutaj się... Co tu się buduje? Przepraszam bardzo. O, trafiłem tego Enga jeszcze. Aj! Jajajajaj.
Nie, on podniósł działko. Dobra, nie ma Enga. Mamy 5 HP, ale nie ma Engów. O to chodzi. Ja mam mało HP, ale spokojnie, wszystko jeszcze wyklepiemy. Oj, tu jest nasz spaj, dobra. Strzelę w działko, aby trochę... Kurde, ty gówniaku. O, idą. Spokojnie. Ona się to kapną chyba. A! Strzelaj! Medyk! Spaj, pomocy! A! Zabijcie tego solda, on jest na hita! Nie, ratunku! A! A, ratunku! Nie, zatrzymał się. Dobra, zatamtował. WTF się tutaj wydarzyło. Co tu się stało? Czemu on zatamtował? Przez przypadek sobie chyba nacisnął, bo nie wiem. Nie wiem, co on chciał zrobić, ale... O kurna, ile oni mają demomanu. Się wściekli chyba. Okej. Nie chcą Kacpra wykikować. Nie pozwolę na to. Kacper robi dobrą robotę na naście. Nie mogę nic trafić. A nie! Pyro! Matko Boska Częstochowska, co tu się dzieje w ogóle? To jest najbardziej rakowa gra. Nie, no kiknęli Kacpra. Nie, co tu się dzieje pod sam koniec, to ja nie wiem po prostu. To jest jakaś tragedia, co tutaj się wydarzyło w tym momencie. Wygrywamy tą grę. Nie, no nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło totalnie. Kończymy jako drudzy w teamie, a na sam koniec Kacper dostał kika za to, że budował działko na laście. O Boże. Co tu się stało, moi drodzy? Nie wiem. Ale ja wam powiem jedno. Wygraliśmy to. I co więcej, chciałbym wam życzyć miłego dnia. Zapraszam was do oglądnięcia moich poradników, które są już na YouTubie. Oraz chciałbym wam powiedzieć, że słyszymy się w następnym filmie, który będzie za parę dni na moim kanale. Także to wszystko teraz ode mnie. Dzięki wam za uwagę. Do usłyszenia. Albo wiecie co jeszcze? Sprawdźmy sobie tylko... O kurde, co to? Jo! Czekajcie, sprawdźmy sobie z mojej statystyki. Mam 248 gier, 4318 zabójstw i 1827 zgonów. Takie nawet niezłe statystyki, trzeba przyznać, jak na casuala. 83 tysiące damage'a, healing to jest mało ważne, support tam też jakieś pierdoły. Ten score to w sumie nawet nie wiem, za co on odpowiada. A więc już oficjalnie dziękuję wam wszystkim za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć! Don't feel my bone, just make me see.